Stało się ósmy odcinek pierwszego sezonu serialu Asoka wybrzmiał, pojawił się na Disney, można zobaczyć, oczywiście. I powiem w ten sposób: miałem e, mieszane, mieszane oczekiwanie, bo do tej pory te siedem odcinków było, niektóre były lepsze, inne były gorsze, ale stwierdziłem, no, trzeba zakończyć ten sezon, a zawsze jest tak, albo przynajmniej bardzo, bardzo, bardzo często, że kiedy dostajemy finał. Asoka finale, finale, jak to zwał, to zwał, to będzie rzeczywiście dobrze. Będzie jakiś fajny, mocny pojedynek będzie się rzeczywiście dużo działo. No, może w końcu z tym wielkim admirałem coś Asoka podziała stronę Może będzie fajnie, dobrze, ciekawie. Bardzo często pewnie słyszysz teraz słowo może. Więc fabuły nie będę omawiał, bo tak naprawdę jej nie ma. Bo to, czego się spodziewałaś, spodziewałeś, dokładnie to, to jest. No i w porządku. Mamy, no wiadomo, jest Ezra, jest Sabine, jest, jest, jest Asoka, pojawią się oczywiście wojownicze żółwie Ninja, jest oczywiście wielki, wielki admirał Data ze Star Treka, z tymi Strepsilisami i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście dokładnie wiesz, ale no w porządku. Mamy, mamy to i myślę, dobrze, będzie dobrze, więc pewnie ona się spotka z tym, z tym, z tym admirałem, Będą, będzie jakaś walka, coś się będzie działo, będzie rzeczywiście mocno, a tutaj tak. Asoka, no przynajmniej to jest dobre, że pojawia się w tym serialu w tym odcinku, mieliśmy już takie przypadki, że nie było jej albo było jej, albo było jej bardzo mało, no i właśnie tutaj jest Asoka jest, yy, wiesz, na prawo, na lewo, wszędzie daje radę, pokazuje się mm, no tylko rzeczywiście, co to daje, tak się zastanawiałem no i okej, okay, w porządku, oglądałem, no i niespecjalnie to w ogóle jakokolwiek mnie yy, rusza, ten odcinek w ogóle na końcu podsumujemy cały, cały sezon ten odcinek, yy, gdyby go nie było tylko gdyby się wszystko przy yy, poprzednim odcinku zakończyło w ogóle bym nie zauważył. Naprawdę, w ogóle bym nie zauważył. Bo, no okej, okay, może rzeczywiście coś tam się w tym odcinku dzieje. No bo musi się dziać. 48, 48 minut, pewnie bez tyłówki, 42-43 minuty. Więc coś się musi dziać. Ale tak, Gwiezdne Wojny zawsze stały mocnymi, dobrymi, fajnymi pojedynkami. A tutaj jak patrzę na Rosario Dawson, tak, już nie na Sochet, tylko na Rosario Dawson, bo widać. Jak ja widzę, jak ona wykonuje te, te ruchy, to w tym momencie czuję... Czuję naprawdę, że no wiadomo, włożyli dużo serducha, żeby zrobić tą choreografię, żeby ona się rzeczywiście nauczyła, ale to wygląda tak, jak gdyby ona, to było na zasadzie, dobra, no to słuchajcie, próba, zrobimy najpierw próbę, po raz 3000 tysięczny powtarzamy ten sam układ i ona robi ten układ, tam sobie tutaj myśli, czy ja kurde wyłączyłam pralkę, ja chyba mam ubezpieczenie odnowić, no i robi te wszystkie ruchy i w ogóle tutaj nie ma żadnej pasji, żadnej mocy, żadnego zacięcia, nic, po prostu ona to sobie robi na zasadzie. A, chyba pójdę pomalować, yy, pomalować ten sufit czy coś. Nic, po prostu, nic się nie dzieje. W końcu reżyser stwierdził, wiecie co, ale nie mamy czasu, bo będzie strajk aktorów, scenarzystów, czy cokolwiek. Aha, to tam to wrócimy, no to wrócimy jakoś tak to będzie. I rzeczywiście ta Asoka to jest taka miałka, taka w ogóle nieistniejąca, nieobecna yy, w tych scenach walki. Kiedy patrzę, i jest tam jeden wielki pojedynek, nie będę zradał z kim, bo wielki pojedynek rzeczywiście na sam koniec w końcu się pojawił, no to miałam możliwość go tak z 20 razy zakończyć. Ale nie, tylko nie to, że ona że na zasadzie, dobra, chodź, chodź, spróbujemy. No nie, no rzeczywiście nie, tylko po prostu by starczyło po prostu obracając się, wystawić rękę z mieczem i byłoby po herbacie, więc no, Jedi dalej nie są rozgarnięci. W sumie... Z drugiej strony, imperium też się okazuje, że jest, że jest no, nas, nasz nasz wielki admirał Data, też rzeczywiście nie jest za bardzo rozgarnięty, bo kiedy Asoka się zbliża, nagle po, wystarczyło pewnie postawić tam tych, tych szturmowców, takiego jak tutaj, żeby do niej strzelali z bliska, kiedy się zbliżają i byłoby po herbacie, tak? Bo tam akurat nie było, nie było możliwości, no, ale nie, nie, rzeczywiście zrobimy coś innego. Niech one najpierw pojawi, niech przyjdzie, niech do nas przyjdzie, potem. Nie no, naprawdę jest jest rzeczywiście y, tandetnie. No, rozwija się cały czas ten nasz Ezra, y, Ezra Miller. <grywy> tak, powiedziałem Ezra Miller. No, nałożyłem się Ezra Bridger, oczywiście. Nie, może dlatego, że nie tak dawno jeszcze raz y, z córką oglądałem flasza. Ale wracając do, y, do, do, y, do Ezry. No, rzeczywiście te jego umiejętności cały czas rosną. I tutaj też y, może, tutaj może ja nie oglądam uważnie. Daj mi znać. Czy w którymś poprzedni, z poprzednich odcinków było tak, że Ezra miał swój stary miecz świetlny? Albo na przykład yy, on był rozwalony czy tam ktoś mógł zniszczyć obokiego. Bo on tutaj sobie buduje nowy miecz. A jeżeli dobrze pamiętam to pewne kryształy, no nie będę wchodził w szczegóły, bo to oczywiście tylko dla fanów, ale pewne kryształy, które są potrzebne do zbudowania, zrobienia, stworzenia tego miecza, są bardzo rzadkie i coś mi się nie wydaje, że tak akurat, o Asoka, proszę bardzo, o co to jest, a to są kryształy, o kryształki, to fajnie sobie użyję, żeby tak nagle Asoka się na, na statku miała te kryształy. On tutaj buduje miecz, <tum> działa, wiesz, MacGyver, armata z krawata, po prostu rewelacja. Więc tych rzeczy, które się tutaj nie zgadzają, jest zbyt dużo. Naprawdę, tak się, tak się yy, zastanawiałem, wie, po co, naprawdę po co? Czy rzeczywiście nie było konceptu? Bo yy, coraz bardziej, i to, ja to mówiłem wiele razy, poruszałem ten temat już kilka razy, że to nie jest serial o Asoce, tylko to jest aktorska kontynuacja serialu Star Wars Rebels, Gwiezdne wojny rebelianci. I bo tam rzeczywiście na koniec tego serialu Ezra sobie odleciał razem z naszym yy, admirałem Dayton ze Star Treka. No i tak to rzeczywiście wygląda. No i tak się zastanawiałem, po co? Rzeczywiście po co? Lepiej było dać nam serial o Asoce i że rzeczywiście lepiej było nam dać osobny serial o rebeliantach? Mimo, że Kathleen Kennedy już do mnie powiedziała, że ona już kończy z tą Skywalkerami, z tym wszystkim, no ale jak widać, nie mogą się zdecydować, bo może być drugi sezon. Co prawda, sprawdzamy dzisiaj informację, nie ma jeszcze potwierdzonego, ponieważ czekają. Pewnie na, na to, jak zareagujemy, ja i ty. W tym momencie, że jest film, sezon cały dostępny na Disney Plusie, możesz sobie spokojnie obejrzeć. Jeżeli nie masz Disney Plusa, na końcu wrzucę filmik, jak założyć konto w ogóle, co to jest ten Disney, Disney Plus. No i chciałem powiedzieć, ok, odcinek taki sobie, bo fabularnie się niewiele dzieje, ale rzeczywiście jest akcja. No, akcja jest, ale ona wygląda śmiesznie, ona wygląda po prostu żałośnie. Na dobrą sprawę, gdyby naszej, naszej bohaterki nie było, to też by się nic nie stało. Jakoś tak dziwnie. A no, zresztą George Lucas tak samo miał z, z Indianą Jonesem w pewnym momencie, że w jednym odcinku o przygodach Indiego, gdyby go nie było, też by się nic nie stało. Więc e, chciałbym powiedzieć: obejrzyj to, bo rzeczywiście finał jest dobry, mocny, fajny, no ale nie. Finał nie jest dobry, mocny, fajny. Oczywiście jest brama floriańska do kolejnej części, więc e, jeżeli. Jeżeli y, oczywiście to się dobrze kliknie, wiesz, y, ilość odtworzeń, ilość y, polubień na, na, na Disney Plusie będzie, no to dostaniemy drugi sezon. Ale chyba ja na niego nie będę czekał, bo ten odcinek jest, jest słaby. Ale cały sezon też tak się zastanawiam, jaką ja mam mu wystawić ocenę. No bo tak, były odcinki. Pojawiały się odcinki, które mogę powiedzieć, okej, okay, w porządku, rzeczywiście było dobrze. Było dobrze i naprawdę było, było ciekawie. Aż nawet w tym momencie sprawdzę tak yy, na, na żywo, ile, ile odcinków oceniłem pozytywnie, a ile negatywnie. I były też odcinki, które no, co tu dużo mówić. Do yy, najlepszych nie, na, nie należały i były odcinki dobre, no więc yy, można by pomyśleć, czy rzeczywiście tak yy, ten serial jest, jest dobry, czy go oceniam pozytywnie, czy go oceniam yy, negatywnie. Już tutaj sprawdzam nie machimy to wszystko na żywo, żywo. Przynajmniej na żywo w momencie kiedy to nagrywam i sprawdzam odcinki jak poklei je oceniałem, bo chciałbym powiedzieć, że no ja czekałem na Asokę, ja czekałem na ten odcinek, rzeczywiście chciałem, żeby było było dobrze, fajnie, ciekawie, no ale niestety ale niestety nie jest. Dwa odcinki na 7, 2 odcinki na 5, 1 na 8, 4, 6. No więc teoretycznie, jak tak popatrzymy, tylko tutaj, ta yy, ocena jest raczej pozytywna z mojej strony. Wiesz, u mnie jest ocena 15 jest film yy, serial, odradzam. 6, 10 jak najbardziej obejrzyj, ale obstawiam, że gdzieś tutaj może co najwyżej ocena taka wiesz, 5,5 za cały salon. I chyba nie będę czekał na kolejny. Chyba muszę przyznać, że tym mnie zniechęcili. Byłem bardzo zbudowany, bo Dave Filoni, facet, który nam dał kilka gwiezdnowojennych seriali, było dobrze, było fajnie. Bo oczywiście oprócz Rebeliantów, jeżeli pamięć mnie nie myli, a jeżeli mnie myli, to mnie popraw, to przecież też stworzył Wojny Klonów. Oczywiście serial animowany. I było dobrze, było ciekawie. Nie zawsze bardzo dobrze, ale było ciekawie. A tutaj tak naprawdę ta Asoka jest zepchnięta na, na drugi plan. Głównie chodzi oczywiście o Ezra Bridgera, Sabine i tak dalej, i tak dalej, to rzeczywiście wszystkie rzeczy Imperium Cały czas knuje, cały czas coś wymyśla A no, tak wiadomo, nasi już W tym momencie już, już nie rebelia no, Ale użyjmy tej, tej nomenklatury Rebelia, cały czas są deklami Cały czas po prostu niespecjalnie ogarniają Temat, nie bardzo wiedzą co jest Ale my nie wierzymy, i tak dalej Mnóstwo wątków oczywiście zostało niewyjaśnionych Bo domyślam się, że Tak jest koncept, no, założenie, że Okej, okay, w drugim sezonie troszeczkę więcej powiemy Troszeczkę więcej yy, pokażemy Dostaliśmy w tym, w tym sezonie, w tych ośmiu odcinkach kilka, no co tu dużo mówić, kilka pojawiło się naszych postaci, które znamy z innych seriali, które znamy z filmów głównych, jak na przykład pojawił się oczywiście Anakin Skywalker, pojawił się również Eddard Vader, C3PO się oczywiście oczywiście, że tak, że się, że się pojawił, kilka innych postaci. Braku, tak, zresztą sami mówiliście w komentarzach, że braku na przykład, żeby że nie pojawił się R2D2, Artoditu, R2 jak tam wolicie, bo on rzeczywiście w wojnach klonów dosyć konkretnie tam się pojawił, no ale wiemy, że w rebeliantach to chopper. Got to the chopa, dużo większą miało miał rolę, a ponieważ on się tutaj pojawia pewnie nie chcieli, o dobra nie będziemy dawać dwóch y, droidów takich samych wiesz jak to oczywiście, wiesz jak to oczywiście wygląda, więc tego jest y, tych ciekawostek, tych smaczków jest trochę, ale tak naprawdę to wszystko jest upchnięte w jednym w jednym odcinku, czyli w odcinku y, y, piątym i tak to rzeczywiście chyba wyglądało i y, Asoka naprawdę się skończyła, chciałem powiedzieć Asoka się skończyła na, 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 na Kill'em All, ale miałem nadzieję, była fajna zajawka, fajny smaczek w Mandalorianinie, Było, mogło być ciekawie, no ale niestety nie udało się, ktoś stwierdził, że zamiast dwóch seriali zrobimy jeden, nie wiem, nie wiem czy rzeczywiście, skoro jesteście, mówię tutaj do Disneya w tym momencie, jesteście w stanie mm, zrobić serial o Bobbie Fecie. Tylko i wyłącznie. Skoro jesteście w stanie zrobić serial tylko i wyłącznie o Mandalorianinie, no to czemu Asoka nie mogą dostać swojego solowego serialu? Tylko musieliście wtorzucić rebeliantów, i to wszystko musiało być jakoś tak. Nie, jestem powiem zniesmaczony. Serial odradzam, naprawdę odradzam, bo no nie jest to rzeczywiście ciekawe. W ogóle jest konkurs. Do wygrania miejsce w charytatywnym, świątecznym odcinku specjalnym, gdzie będziesz mógł mogła sprawdzić swoją wiedzę z takimi tuzami YouTube'a, jak Galeria Horroru, Lincoln, czy chociażby Brody z Kosmosu, co trzeba zrobić? Udostępnić każdą recenzję na swoich mediach społecznościowych, oczywiście każdą recenzję, którą publikuję w, w październiku pod, pod filmem wpisz. Udostępniłem, udostępniłem, żebym wiedział dokładnie co i jak I w pierwszym odcinku na żywo W listopadzie wylosujemy tego szczęśliwca Albo tę szczęśliwą Zwyciężczynią, także rzeczywiście może być dobrze A Soka, hmm, Pani już podziękujemy, nie chcemy więcej A w ogóle ty, jeżeli masz więcej niż 15 lat Zgadza się, i lubisz Gwiezdne Wojny No to idź do lekarza przebadać się Taką to masz raczek A jeżeli nie wiesz o co chodzi, tutaj Sprawdź tutaj, tu jest wszystko wyjaśnione